Światło Wydarzeń, Monika Kuzioczapka, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiam z profesorem Robertem Sidełko, dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Witam serdecznie. Witam Panią, witam również widzów. Otrzymał Pan akt powołania od nowej Pani rektor, Danuty Zawadzkiej. Jak ta współpraca się układa od października? Tak, właśnie. Otóż mamy nowego rektora na tą najbliższą kadencję. Pani profesor Danuta Zawadzka została wybrana. Oczywiście za tym poszły wybory pozostałych organów uczelni, przede wszystkim Senatu, Rady Uczelni. No i w konsekwencji również dziekani poszczególnych wydziałów też zostali wybrani. Tak samo jak pani rektor na kadencję 2020-2024. Moja współpraca z panią rektor układa się dobrze. Zresztą już wcześniej współpracowaliśmy, mieliśmy okazję współpracować. Wówczas jeszcze pani profesor Zawadzka była prorektorem, stąd ta współpraca była w tamtym okresie też taka dosyć efektywna i bardzo dobrze ją wspominam. Mhm. Pan z uczelnią związany jest od ponad 30 lat, więc zna Pan bardzo dobrze zasady jej funkcjonowania, no i także tego wydziału, którym Pan teraz kieruje. Tak, tutaj jestem zatrudniony, przechodząc różne stanowiska. To wynika oczywiście z tej ścieżki kariery naukowca. Od 1988 roku w zasadzie, nie zaraz po studiach, bo w pierwszych latach pracowałem w firmie koszalińskiej, w firmie budowlanej, natomiast po tym okresie od 1988 zacząłem pracować w ówczesnej jeszcze Wyższej Szkole Inżynierskiej, a obecnie Politechnice Koszalińskiej. Mhm. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, jakie kierunki oferuje studentom i ile osób obecnie kształci się na Wydziale? Nasz Wydział w tej chwili posiada trzy kierunki kształcenia. To jest kierunek budownictwo, inżynieria środowiska oraz kierunek geodezja i kartografia. W tej chwili na obu stopniach kształcenia, to jest pierwszym i drugim, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, mamy około 500 studentów i pracowników, bo to też warto wspomnieć, jest około 100 osób, dokładnie 96, już z tego 73 osoby to jest kadra dydaktyczna i naukowa. Mhm. Ta nauka w obecnych czasach, w dobie pandemii, jest specyficzna, prawda? Jest to kształcenie online. Tak, właśnie. Tutaj to, co się wydarzyło na świecie, to oczywiście ma przełożenie również na nasz kraj. W tej chwili, jeżeli chodzi o kształcenie, przeszliśmy całkowicie na nauczanie zdalne. To jest wymóg formalny. Aczkolwiek w grudniu powolutku zaczynamy przychodzić na taki tryb mieszany, ale to wynika z tego, że aby osiągnąć efekty kształcenia na niektórych przedmiotach, gdzie jest wymagany jednak kontakt studenta z laboratorium, tam przechodzimy na taki tryb tradycyjny. Studenci przyjadą w grudniu, w styczniu będą realizować zajęcia praktyczne. Proszę powiedzieć, dla kogo są te studia? Cóż, no studia są dla każdego młodego człowieka, który chce się kształcić w zakresie, powiem, ogólnie budownictwa, bo nasz wydział nazywa się Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji wprawdzie, natomiast zarówno kierunek budownictwo, jak i kierunek inżynieria środowiska to są kierunki stricte budowlane. Również geodezja do takich się zalicza, aczkolwiek te dwa pierwsze są o tyle elitarnymi kierunkami, że dają pewne kwalifikacje do uzyskania uprawnień budowlanych. Ja zawsze to powtarzam. Ta elitarność naszego wydziału, naszych dwóch kierunków właśnie polega na tym, że
no niewiele kierunków kształcenia w uczelniach technicznych ma takie możliwości, ale właśnie kierunek inżynieria środowiska i budownictwo dają takie kompetencje. Czyli ze znalezieniem pracy po studiach absolwenci nie powinni mieć problemu. Nie, w tej chwili nie ma żadnego problemu. To Państwo doskonale rozumieją, że budownictwo jest jednym z największych sektorów gospodarki, stąd zapotrzebowanie na specjalistów wysoko wykształconych jest permanentne w zasadzie. Nie obserwujemy, żeby tutaj następował jakiś spadek. Także nasi absolwenci bez problemu znajdują zatrudnienie. Ja chciałem też powiedzieć, że w tej chwili, skoro Pani o to spytała, to może wspomnę, bo w tej chwili pracujemy intensywnie nad uruchomieniem nowego kierunku. Jednym z takich dokumentów, które musimy załączyć do wniosku, są opinie pracodawców, czyli przedsiębiorców. I poza tymi opiniami również dołączają przedsiębiorcy deklaracje zatrudnienia studentów na praktyki. Otóż z tych deklaracji i z tych pism przedsiębiorców wynika jednoznacznie, jak duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców jest właśnie absolwentami tego kierunku, nad którym pracujemy. Ten kierunek będzie miał nazwę sieci instalacji budowlane, aczkolwiek zapotrzebowanie również dotyczy absolwentów w kierunku budownictwa, jak i geodezji i kartografii. Nowy kierunek to sieci instalacje budowlane, tak pan powiedział? Tak, tutaj ten kierunek w zasadzie będzie kierunkiem nowym, w pewnym sensie zastępującym kierunek inżyniera środowiska. Mogę powiedzieć, że kierunek sieci instalacje budowlane będzie pierwszym kierunkiem tego typu w Polsce. Ten kierunek oczywiście też będzie dawał w pełni kwalifikacje do ubiegania się o uprawnienia budowlane. A więc w tym sensie również zaliczam go do kierunków elitarnych. Kiedy ruszy nauka na tym kierunku? Mam nadzieję, że ruszy od przyszłego roku akademickiego 2021-2022. W tej chwili jesteśmy już w końcowej fazie opracowania wniosku. W styczniu na posiedzeniu Senatu ten program kształcenia w ramach tego wniosku będzie procedowany i mam nadzieję, że w styczniu, jeżeli nie będzie żadnych jakichś uwag formalnych, sam wniosek zostanie wysłany do ministerstwa. A proszę powiedzieć, jak wasz wydział wypada na tle podobnych wydziałów w Polsce, na innych uczelniach? No tak, to jest dosyć trudne pytanie z wielu względów, ale dziekanowi wydziału bardzo trudno jest dokonać takiej oceny, ponieważ ona jak gdyby z definicji będzie subiektywna. W związku z tym, no cóż, wydaje mi się, że warto byłoby tutaj odnieść się do rankingów, które są publikowane w różnego typu wydawnictwach, na przykład Perspektywy. Perspektywy co jakiś czas badają różne uczelnie polskie, stosując różne kryteria i tam z tego rankingu wynika, że Politechnika Koszalińska, nasz wydział, no, znajduje się gdzieś powiedzmy w drugiej połowie. Natomiast ja chciałem powiedzieć przy tej okazji, skoro Pani o to spytała, że nie do końca one są w pełni wiarygodne, bo tego typu rankingi, dlatego że tam brana jest pod uwagę pewne kryteria, które tak do końca nie są zdefiniowane, ale według mojej wiedzy najwięcej ważą te kryteria związane z ilością realizowanych projektów badawczych, finansowanych przede wszystkim przez duże jednostki, przez duże instytucje. Mam na myśli Narodowe Centrum Nauki bądź Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBiR. A czy takich projektów realizujecie sporo? Tak, my, jeżeli chodzi właśnie o te instytucje dwie, tutaj owszem realizujemy, ale nie dużo projektów, natomiast my mamy dużo projektów i duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o realizację badań w ramach tak zwanej umownej działalności badawczej. Tego typu działalność badawcza jest trudniejsza do realizacji, ponieważ ona wymaga
znalezienia partnera po stronie przedsiębiorcy, po stronie biznesu, który musi wyłożyć określone środki, a więc pozyskanie tego typu pieniędzy na prowadzenie badań jest o wiele trudniejsze niż w przypadku finansowania z instytucji, powiedzmy, państwowych. Niemniej jednak, udaje się znaleźć takich partnerów? Tak. W tej chwili realizujemy dosyć dużo projektów właśnie w ramach tej umownej działalności badawczej z przedsiębiorcami. W zasadzie tutaj z naszego najbliższego otoczenia, z naszego województwa. A jak widzi Pan funkcjonowanie Wydziału w najbliższej przyszłości? No cóż, tutaj w zasadzie można mówić o pewnych szansach i zagrożeniach, które należałoby zdefiniować. Wydaje mi się, że taką szansą dla naszego wydziału jest to, że jesteśmy jedną z dwóch uczelni technicznych w naszym województwie, a więc z tego punktu widzenia nie mamy dużej konkurencji. Tutaj często pada też takie sformułowanie jak uczelnia regionalna. To wydaje mi się, że bardzo dobrze oddaje charakter tej naszej uczelni, a więc wszystkie ościenne miasta, miasteczka, powiaty są w naszej jak gdyby orbicie zainteresowania. Wydaje mi się, że to jest spora szansa, żeby młodzież z tych właśnie miast do nas trafiła. Natomiast mówiąc o zagrożeniach, to tutaj w zasadzie wskazałbym dwa takie zagrożenia. Pierwsze to jest ten czynnik demograficzny związany z mniejszą ilością urodzeń, a w konsekwencji mniejszą liczbą osób, studentów, którzy do nas trafiają. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest kwestia naszej kadry. W pewnym sensie kadra się starzeje, a z drugiej strony no, mamy problemy, jeżeli chodzi o nabory młodych ludzi chętnych do pracy na uczelni. Wydaje się tutaj, że po prostu przegrywamy z rynkiem prywatnym, który oferuje więcej płatne miejsca pracy. No ale praca na uczelni to nie tylko kwestia wynagrodzenia, to też kwestia realizacji pewnych pasji, ambicji. Czego zatem życzyć Wydziałowi na kolejne lata funkcjonowania? Tak, wydaje mi się, że najważniejsze to jest zdrowie. Szczególnie wymowne to jest w obecnej sytuacji. Każdy próbuje uniknąć zachorowania. My również takie działania podjęliśmy. A więc jeżeli uda nam się przejść przez ten okres trudny dla wszystkich, okres pandemii, to poradzimy sobie bez wątpienia. A więc skoro pani pyta, to jeszcze raz powtórzę, zdrowia i przede wszystkim wytrwałości w tym, co robimy. I ja tego państwu życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Robert Sidełko, nowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.